Zapraszam do zakupu coins na supercoinsy.pl. Monety otrzymacie szybko i bezpiecznie, a z okazji Team of the Season do każdego zamówienia na co najmniej 300k dostaniecie w prezencie kartę TOTS. Z kodem rabatowym ADRIAN macie dodatkowe 10% zniżki. Link w opisie, polecam. Siemanko, z tej strony Adrian i w dzisiejszym odcinku genialne player picki za Food Champions, masa TOTS-ów i walkoutów w paczkach i wiele, wiele więcej, moi drodzy, także myślę, że warto oglądać. Będzie się naprawdę dzisiaj działo, bo drop i szczęście w ostatnim czasie naprawdę mi dopisują. Pamiętajcie, by subskrybować kanał i klikać dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych takich filmów, bo ostatnio naprawdę dużo się dzieje. Zostawcie także łapeczkę w górę, jeżeli tym filmom się spodoba, bardzo mnie to motywuje. Dla was to jest chwila, dla mnie wielka motywacja do dalszej pracy. No i napiszcie w komentarzu, co wam wypadło z player picków za Food Champions, TOTS-ów w ligę. No i ogólnie, jak tam ostatnio wasze szczęście w paczkach. A ja jeszcze tylko dodam, że nadal współpracuję z grą Football Team, w której możecie zagrać ze mną w jednej drużynie. Liga YouTuberów zakończyła się kilka dni temu i zakończyliśmy sezon w środku tabeli, natomiast rozpoczął się już nowy sezon. Idzie nam póki co nieźle, skład troszeczkę się zmienił i wygląda teraz tak. Myślę, że całkiem w porządku. Dlatego jeżeli chcesz zagrać ze mną i wesprzeć moją drużynę, to dołączaj koniecznie do klubu Adrian FC. A jeśli nie masz jeszcze konta w grze, to wbijaj koniecznie w pierwszy link w opisie, żeby się zarejestrować. Rejestrując się właśnie z tego linku, od razu dostaniecie dodatkowe 200 punktów energii na start, co pozwoli wam lepiej wytrenować swojego zawodnika. Natomiast tymczasem już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Piona! No i moi drodzy, ten odcinek zaczniemy sobie od czegoś dziwnego, ale zarazem bardzo dla mnie szczęśliwego. Zrobiłem sobie 4 paczki rozbudowy ligę, tej gorszej, z zaledwie jednym rzadkim zawodnikiem, nie 81+. Jak widzicie, w pierwszej paczce od razu mamy Totsa, Portugalię, Esho i jest to José Fonte. I wiadomo, że jest to karta raczej średnia, ale Tots z pierwszej tego typu paczki był dla mnie bardzo, bardzo dużym zdziwieniem. Byłem mega zadowolony, gdyż po prostu nie spodziewałem się czegoś takiego. No i cóż, postanowiłem otwierać dalej te paczuszki, które mi zostały. Tak jak mówiłem, zrobiłem sobie je 4. Tutaj w przyspieszonym tempie widzicie kolejną. Jak widzicie, nic się w niej nie znajdowało. Kolejna paczka, znowu nic. No i przyszła pora na ostatnią, czwartą paczuszkę, w której, moi drodzy, musiało znajdować się znowu coś dobrego, jak się okazało. Włochy, SP, Paris Saint-Germain. No i jest to Marco Verratti 94. Także z czterech bardzo słabych, darmowych paczek, które zrobiłem za darmo, trafiłem 2 tocy. W tym jednego Verrattiego, który ma 94 overalla. Pierwsza paczka na tocy ligę za 125 tysięcy jest w tym momencie otwierana i liczymy od razu na potężny drop. Lecimy za FIFA pońcy i trzymamy kciuki za Neymara Totsa. Uwaga, tutaj go nie będzie, bo tutaj nie ma walkoutu i ta paczka jest w ogóle fatalna. Włochy napastnik, Marsylia, no liga dobra, ale to nie to. Na razie lecimy z przed ostatnią paczką. 125 tysięcy kolejne leci i uwaga, walkout. Jest walkout, dawać Totsa z ligę, come on, proszę. Jest Tots, jest Tots, kto to będzie? Uwaga, Argentyna, napastnik. A więc teraz takimi plackami trolują. Teraz takimi plackami trolują, tak? I w tej paczce musi być coś potężnego. Uwaga, czy będzie Neymar, Team of the Season, albo jakikolwiek inny Team of the Season z ligę. Walkout, na razie podstawa. Dobra. Alaba. Alaba 85, moi drodzy, w tej paczce. W każdym razie leci paczka za 100 tysięcy dla Chińczyka Mośka. Zobaczmy, czy będzie walkout w pierwszej paczuszce. Jest walkout w pierwszej paczuszce. Czy to będzie niebieski? Jest niebieski, ale to będzie z Ligi Kolumbijskiej ktoś. Meksyk, SP. No i to jest fatalny Guzman. Chociaż statystyki ma całkiem niezłe. Paczka z dedykacją za 100 tysięcy. Zobaczmy, proszę bardzo. Jakby, może walkout znowu? Nie, po co? Inform. To jest zawsze 10 tysięcy. Hiszpania, bramkarz. Kimkolwiek jesteś, witam serdecznie. Tomeu Nadal. Także moi drodzy, przyszła pora na odebranie nagród za Food Champions. W tym tygodniu bilans 20-9, czyli taki no, w miarę spokojny, gold 1. Stabilnie, tak typowo na moim poziomie. Potwierdzenie moich słów, goldzik 1. Nagrody tradycyjnie 2 player picki, 2 paczuszki, 50 tysięcy monet i pewny udział w następnej lidze weekendowej. Także 2 player picki mamy tutaj do odebrania. Liczymy oczywiście na Mbappe, liczymy oczywiście na Neymara, ale szczerze powiedziawszy, no to na przykład Pepe też byłby mega spoko. Kogo tam jeszcze bym chciał trafić? Ten Mendes, środkowy pomocnik defensywny, też byłby w porządku. Patrzymy, co tutaj będzie. Uwaga! Mbappe lub Neymar? Ojejku, no jest świetnie! Jest świetnie! Tego właśnie mi brakuje w klubie. Bardzo dobrego stopera, który mógłby wspomóc Edera Militao Totsa. Tylko teraz tak, Thiago Mendes też by mi się przydał,
Ale chyba trzeba brać Marquinhosa, co, czat? Po wspólnej naradzie tutaj z czatem zdecydowaliśmy, że bierzemy Marquinhosa 95, no i cokolwiek nie będzie w drugim player picku, ja już będę bardzo zadowolony. Świetny obrońca, Brazylijczyk z Paris Saint-Germain dołącza do mojej jedenastki, także jak najbardziej pana Marquinhosa bierzemy. No i zobaczmy, kto będzie w drugim player picku. Oby było równie dobrze, chociaż i tak nie będę narzekał, nie mam prawa. Zobaczmy, co w drugim player picku. Thiago Silva. No muszę go zabrać, tak? Najwyższy overall zdecydowanie z zawodników do wyboru. Wcześniej też był do wyboru, wrócił do mnie. No to musi być Thiago Silva, chociaż on i tak nie będzie najprawdopodobniej grał w moim zespole. Pójdzie ten Silva pewnie na przepałkę. Że Thiago Silva, 2 razy 95 w player pickach, moi drodzy. 2 razy Brazylijczyk, 2 razy z Paris Saint-Germain, 2 razy obrońca, więc naprawdę spoko sprawa. Pasują do składu niemalże jak ulał, także zabieram sobie tych zawodników, no i lecimy z paczuszkami. Pierwsza paczka tutaj to będą 3 piłkarzy Ligue 1. 3 piłkarzy Ligue 1. To są słabe paczki, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale mamy ekrany. Zobaczmy, kto tutaj się kryje. Francja, bramkarz, Mandanda. No dobrze, witamy Mandandę, siemano. Niby słabsza troszeczkę paczka, ale nadal to jest paczka, gdzie może być coś ciekawego. No tutaj nie ma walkoutu, ale znowu mamy ekrany, więc będzie fajna karta 8-3 lub więcej. One teraz z francuskiej ligi coś kosztują. Mamy Kamila Glika, witamy Kamila Glika, siemano. Proszę bardzo. Uwaga. Bez walkoutu. Ale z ekranami, więc jakby zawsze coś pozytywnego, powiedzmy. Francja, bramkarz, Ruffier. Okej, okay, Ruffier też jest okej. Okay. Paczka za 50 tysięcy monet, w której nie ma walkoutu, ale w której są ekrany za to, więc kolejny olśniewający traf przed nami. Francja, prawe skrzydło, Dembele. No dobra, witamy pana Dembele, dzień dobry. Czy Mafia Pronar TV, paczka za 50 tysięcy dla ciebie. Może teraz jestem pozytywnie nastawiony. Jest walkout, powiedziałem pozytywne nastawienie i jest walkout. Nie jest to niebieska karta, ale dalej to może być Ronaldo, Messi, Neymar, Marcelo Alexandro. Tak jest, no dobra, zawsze to jest też 20 tysięcy do przodu, nie? Aleksandro i Varane, okej, okay, jakby 2 walkouty w jednej paczce, spoko. Paczka za 100 tysięcy leci. Zobaczmy, czy w tej paczuszce za 100 będzie coś dobrego. Walkout dajcie. Nie dali, bo po co? No są ekrany, no ale ciężko, żeby nie było ekranów w takiej paczce. Portugalia, PS, witamy Bernardo Silva 8-4. No jak na paczkę za 100 no to... bardzo słabo. O wartości 100 tysięcy. Dajcie walkout, tak na koniec, no. Jest walkout. Dajcie niebieskiego z Ligue 1, proszę. Jest niebieski, ale pewnie nie z Ligue 1. Zobaczmy. Dokładnie tak. Jego już chyba trafiałem kiedyś. Bocanegra. Zawsze to toc, nie będę narzekał. Mamy Bocanegrę. On chyba około 30-40 tysięcy kosztuje. Zawsze to karta Team of Decision, moi drodzy. Czy coś jeszcze oprócz tego Bocanegry może w paczce? Nie bardzo. I patrzymy, moi drodzy, co będzie w tej paczce specjalnie dla czatu. Uwaga, leci i dajcie walkout. Dobra, jakby, no, wiecie. O mój Boże, to jest ikona Maradony! A tak serio, to Cuevas. Także teraz dla ciebie paczka leci. I czy będzie walkout? Jest walkout. Teraz jest bardzo duża szansa na Totsa. Jest Tots z Ligue 1. Kto to będzie? Włochy, SP. Czy ja go nie mam w klubie niewymiennego? Nie pamiętam, czy go przepalałem, czy nie. Duplikat, nie. Nie. Moi drodzy, mam go już niewymiennego. Dobra, robimy tak. Wyjdź i odłóż na później. O Awara sobie zdasz na SBC. Także przepalamy pierwsze SBC o Totsa Awara, który wygląda nieziemsko. Tutaj na przepałkę idzie Verratti, który przed chwilą wyleciał nam z paczki, też niewymienny, więc trzeba go tutaj szybko, awaryjnie przepalić, żeby nie poszedł na marne. Więc przepalamy sobie tego SBC-ka. Większość kart niewymiennych, także mega fajnie, bo zrobione to SBC praktycznie za darmo. Także lecimy dalej. Ostatecznie, ostatnia paczka za 100 tysięcy monet najprawdopodobniej na Totsa Ligę leci, więc zobaczmy, czy coś tutaj się fajnego kryje. Czy będzie walkout? Pickford 83. To jest potężna karta. To nic, że w paczce na 100 tysięcy nic nie było, bo teraz w paczce za SBC o wartości 45 tysięcy leci coś fantastycznego. Jakub Olnik, ta paczka leci dla ciebie. No i patrzcie, będzie jak mówiłem, jest walkout, jest to z Ligue 1. Spójrzcie. No, prawie, dobra.
Okej, okay, czyli z openingu to było na tyle. Czy coś tu jest ciekawego? Brazylia, bramkarz, Neto. No i witamy, Neto 8-4. Zobaczmy. Za jedno z SBC Otoca Awara. No i nie ma walkoutu, a szkoda, bo to by nam bardzo pomogło. Są ekrany, czy to będzie ktoś fajny, ciekawy, Hiszpania, SP i Larramendi 8-4. No dobra, witamy Larramendiego w klubie. Moi drodzy, w końcu po wielu próbach udało nam się zrobić ostatnie SBC Otoca Awara. Uwaga, za zaledwie 50 tysięcy monet, albo nawet nie właściwie, no 57 tysięcy monet. Wydaliśmy na to SBC. Co prawda przepalamy tutaj Totsa, Dumfriesa i Van Dijk'a, ale tymi kartami już grać nie będę. Mam dużo więcej lepszych, niewymiennych kart na prawą obronę. Na przykład Lale Totsa, Takoste Totsa, więc ten Dumfries i tak by nie grał. Oprócz tego Van Dijk też już swoje zagrał w tym klubie, ponad 300 spotkań i jego miejsce w składzie zajmuje Marquinhos Tots z player picków. W każdym razie, Awar Tots dołącza do mojego zespołu, no i jest to taki młody Ruud Gullit, nie ma się co oszukiwać. Ta karta jest po prostu fantastyczna. No tym bardziej, że wyszła mnie ona 57 czy tam 56 tysięcy monet. No spójrzcie na tą kartę, czy nie warto za nią zapłacić kilkadziesiąt tysięcy monet? Myślę, że zdecydowanie warto. Także no, zobaczmy sobie teraz jak wychodzi za karty. Zobaczmy sobie tą flarę, zobaczmy tą całą otoczkę. Bardzo fajnie, myślę, że to SBC, mimo że już jest koniec FIFA, sprawi, że troszeczkę jeszcze łatwiej będzie mi się grało przez te ostatnie tygodnie. Foot Champions, SP Francja, Olympique Lyon oczywiście. No i mamy tutaj Awara.